Joanna Monika Litwin, Krótkie bajeczki dla chorej córeczki, wydawnictwo Impuls. Bajeczka o niezgodnych motylach. Właśnie zaczął się drugi miesiąc wakacji. Słońce pięknie świeciło i przyjemnie grzało. Ptaki leniwie ćwierkały na gałęzi starej lipy. Grześ i Tomek byli braćmi, a na dodatek bliźniakami. Mieli po 9 lat. Śmiali się, że mają 18, więc są już dorośli. Większość czasu spędzali na wspólnych zabawach i chociaż myśleli bardzo podobnie, często nie zgadzali się ze sobą. Zawsze jednak potrafili znaleźć wspólne rozwiązanie. Tak też było i tego wieczora, kiedy mama wróciła z pracy i powiedziała radosnym głosem. Od jutra mam urlop. Czy są jakieś propozycje na jutrzejszy dzień? Chodźmy do kina! Zawołał Tomek. Albo nad zalew, odezwał się Grześ. Mama chłopców została dosłownie zasypana gradem pomysłów. Niestety, dzieci nie zgadzały się ze sobą. Kiedy po 10 minutach nie zostało rozstrzygnięte, czy kolejny dzień rodzina spędzi w parku, kinie czy nad wodą, mama zdecydowanym głosem orzekła. Dobrze. Wystarczy tych pomysłów. Teraz idę przygotować kolację, a wy wybierzcie wspólnie, co jutro będziemy robić. Wiem, że potraficie się dogadać. Przecież nie jesteście jak te dwa motyle, o których wam wczoraj opowiadałam. Chłopcy dobrze pamiętali tę bajkę i wiedzieli, jak zakończyła się historia o dwóch niezgodnych motylach. Pewnego ranka, kiedy słonko było już wysoko na niebie, dwa błękitne motyle obudziły się ze snu. Ach, jaki miałem cudny sen! Westchnął jeden z nich, Modraszek. Co ci się śniło? Spytał drugi, Błękitek, opłukując zaspaną twarz kroplą rosy. Śnił mi się pyszny pyłek z pięknych, kolorowych kwiatów. Nawet we śnie czułem ich smak, odpowiedział Modraszek. Wiesz, powiedział cicho drugi motyl, zgłodniałem od tego twojego snu. Może polecimy gdzieś i poszukamy śniadania? Tylko musimy się śpieszyć, bo zbiera się na duży deszcz. Masz rację, Modraszek spojrzał w górę. Na niebie jest coraz więcej ciemnych chmur. Powinniśmy zaraz lecieć, inaczej będziemy cały dzień głodni. Ruszajmy więc w drogę. Na polanie jest mnóstwo pięknych kwiatów. Nie chcę na polanę, zawołał Błękitek. Znam lepsze miejsce na skraju lasu. Tam to dopiero są okazy kwiatów. Nie to nie, ale do lasu nie lecę, denerwował się przyjaciel. Lepiej już polećmy na wrzosowisko. Mniam, oblizał się motylek. Na wrzosowisko? Ale wymyśliłeś, oburzył się Błękitek. Przecież wiesz, że nie lubię wrzosowego pyłku. Lećmy do ogrodu. Tylko nie do ogrodu. Modraszek był przerażony. Tam mieszka ten okropny kot. Ostatnio omal nie złapał mnie za skrzydełko. Nie lecę. Dwa śliczne, choć chyba niezbyt mądre motylki sprzeczały się ze sobą i nie zauważyły, że z nieba zaczął kropić deszcz. Dopiero kiedy rozpadało się na dobre, zrozumiały, że jest już za późno nawet na to, aby dolecieć do najbliższych stokrotek. Niestety, brak zgody sprawił, że Modraszek i Błękitek zostali w domu, głodni przez cały dzień. Kiedy mama skończyła przygotowywać posiłek, zawołała swoich synków. – Kolacja! – Mamo! – odezwał się Grześ. – My już wiemy, co chcielibyśmy jutro robić. – Tak? – mama spojrzała pytająco na dzieci. – Pojedźmy na wycieczkę rowerową do lasu! – zawołał Tomek. – Doskonały wybór! – mama pochwaliła pomysł. – Zaraz po kolacji przygotujemy rowery. Wszyscy wiedzieli, że jutrzejszy dzień będzie wspaniały, a to za sprawą dwóch zgodnych bliźniaków. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i
Do usłyszenia.